Chciałbym tutaj przywitać naszych serdecznych gości. Pan Tomasz Dębicki, prezes zarządu Zagłębia Lubin. Pan Jacek Jurkiewicz, dyrektor wykonawczy Akademii Piłkarskiej Zagłębia Lubin. No i twarz klubu Bartosz Rymaniak, kapitan pierwszego zespołu. Nasz niedoszły transfer, ale może w przyszłości, panie Bartku. Także, tak, dokładnie. Proszę Państwa, no jest mi niezmiernie miło gościć tutaj Państwa u nas w Zielonej Górze. Po dosyć długich, ale owocnych rozmowach doszliśmy wspólnie razem z klubem Zagłębia Lubin, że warto byłoby podpisać umowę o współpracy i taką umowę dzisiaj będziemy tutaj uroczyście przed Państwem podpisywać. Ja naprawdę bardzo się cieszę, że mogliśmy tą sprawę współpracy wreszcie dopiąć i dzisiaj tę umowę będziemy parafować. Dla nas jest to historyczny moment, my pierwszy raz podpisujemy takie porozumienie. Były zakusy też, nieskromnie może powiem, innych też klubów ekstraligowych, ale tutaj oferta Zagłębia Lubin była najkorzystniejsza dla nas, no i jakby bliskość obydwu miast, obydwu klubów, no nie jest też bez znaczenia.